Od razu przyszła nam na myśl ta walka, którą Polska prowadzi z Rosją, kiedyś ze Związkiem Radzieckim. Od dziesiątek lat, a może i dłużej. Przesłanie tej katastrofy dokładnie się w to wpisało, szczególnie w wyniku podejrzanych okoliczności, które miały miejsce podczas odkrywania faktów. Poza tym oni nie po raz pierwszy kłamią lub mijają się z prawdą w sprawie Katynia. Najstraszniejsze jest to, że zginęła tam cała elita, co od razu przywodzi na myśl Katyń. Ale na Węgrzech wiele osób, które interesują się tą sprawą, wie o tym, że nie wszystko było w porządku przy prowadzeniu śledztwa. W Polsce w niewyjaśnionych okolicznościach na terenie Rosji ginie prezydent, a polski premier oddaje śledztwo w ręce Rosjan. Czy wyobraża pan sobie takie zachowanie premiera Orbana? Ależ nie, skądże? A jakiegokolwiek innego premiera Węgier, nawet komunistycznego? Tak, oczywiście. Dziurdziani, jak najbardziej. Nie, Dziurdziani, to też. Nie, papury, pan fuga, to Dziurdziani.